Dzień dobry Państwu, Panie Rektorze, Panie Dziekanie, Szanowni Państwo. To, że NBP, Narodowy Bank Polski, objął patronatem, to dzisiejsze wydarzenie jest oczywiste. Jesteśmy liderem koalicji, jak czasami mówię, krucjaty na rzecz obrotu bezgotówkowego. I na tym polu mamy niezaprzeczalne sukcesy. Ta regulacja, jeśli chodzi o obniżenie opłaty interchange, jest w pewnym sensie naszym, oczywiście jest wspólnym sukcesem, natomiast byliśmy animatorem prac zespołu, którego w efekcie powstały zręby tej regulacji. Bardzo się cieszę i gratuluję organizatorom, panu doktorowi tego pomysłu. Z badań, które prowadzi Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, dokładnie pan doktor Tomasz Kozieliński, który jest tutaj na sali, z badań, które prowadzimy, wynika, że 82% operacji płatniczych jest wykonywanych w Polsce, było wykonywanych w gotówce. Wartościowo to jest trochę mniej, bo to jest 64%, ale rzeczywiście, tak jak mówił pan rektor, jesteśmy tutaj, no, można powiedzieć, w dolnej części krajów Europy. Mamy jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. A zatem Narodowy Bank Polski popiera rozwój tego rynku instrumentów płatniczych, bezgotówkowych. Natomiast chcę powiedzieć, że bez przesady, to znaczy nie jest tak, jak piszą gazety, że walczymy z gotówką. Tak? To nieprawda, nie walczymy z gotówką, jesteśmy bankiem emisyjnym, wprowadzamy gotówkę do obiegu, dbamy o to, aby obieg, ta druga noga systemu płatniczego, dbamy o to, aby ten obrót gotówkowy był efektywny, dlatego wprowadzamy 1 kwietnia nowe banknoty, lepiej zabezpieczone, wprowadzamy nowe monety, 1, 2 i 5 groszowe, a zatem dbamy o to, aby te dwa filary, dwie części tego obrotu dobrze ze sobą współpracowały. Jeśli chodzi o naszą obecność tutaj, to ona będzie miała miejsce zarówno na sali, jest z nami dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, pan Adam Tomański, pan profesor Wiesław Gomuła będzie brał udział w panelu, a zatem będziemy jako bank tutaj żywo uczestniczyć w tym kongresie. Chcę powiedzieć, że ten temat rozwoju systemu płatniczego, bezgotówkowego jest, powiedzmy, bardzo interesujący. Chcę powiedzieć, że na konferencji, w której brałem udział w maju ubiegłego roku w Atenach, Currency Conference, konferencja, można powiedzieć, banków centralnych oraz producentów znaków pieniężnych, to jest pewnego rodzaju wskazówka również dla organizatorów dzisiejszego kongresu. Na tej konferencji wiceprezes Banku Szwecji, który był liderem i próbował wprowadzić tak zwane cashless society, czyli społeczeństwo, no, bezgotówkowe, ogłosił rezygnację z tego programu. Oczywiście Szwecja próbowała wprowadzić całkowicie bezgotówkowy system, ale tego się nie dało. Wycofali się z tego programu. Ilość gotówki według ich badań będzie spadała w obiegu, natomiast ludzie kochają gotówkę, ale dla pocieszenia dla organizatorów dużo bardziej frywolnie wydają pieniądze, kiedy mają do dyspozycji instrumenty bezgotówkowe. A więc tutaj Państwa szansa. Mam nadzieję, że w wyniku takich rozważań będziecie Państwo mogli doprowadzić do tego, że te 82% zmniejszy się transakcji wykonywanych gotówką, zmniejszy się do jakiegoś, powiedzmy, do jakichś 50% tego Państwu życzę. Gratuluję, życzę owocnych obrad.